Polski cukier Toruń w świetnym stylu wygrał przed własną publicznością z innym Beniaminkiem Ligi i Polpharmexem, ale torunianie nie zagrają w fazie play-off. Twarde pierniki zakończyły sezon na 9. miejscu. Doskonałe spotkanie, setka pękła, no ale trochę jest niedosyt, czy nie? Czy jednak uważasz, że to 9. miejsce to jest sukces w debiutanckim sezonie? No jest sukces, najlepszy Beniaminek w TBL. Mam nadzieję, że za rok będzie lepiej. No niestety, parę meczy takich było. Tak jak teraz mi się przypomina w Zielonej Górze, który jakbyśmy wygrali, to byśmy byli w play-offach. No, rzut koszarka za trzy chyba to zaważył, prawda? Jeden rzut właśnie zaważył o wszystko. No 9. miejsce, jesteśmy zadowoleni, wygraliśmy u siebie ostatni mecz. Jest fajnie. Rozmawiacie już o kolejnym sezonie, czy to jeszcze jest za wcześnie? Czy już były jakieś, wiesz, gdzieś tam ktoś próbował pytać o to, co w przyszłym roku? Nie, za wcześnie. No teraz skupialiśmy się na ten mecz akurat i no, byliśmy gotowi na play-off, niestety Tref wygrał. No będziemy teraz rozmawiali, zobaczymy, co będzie za rok. Kutnianie nie wytrzymali zbyt długo tempa narzuconego przez polski cukier. Nie do zatrzymania byli Amerykanie LaMarshall Corbett i Will Franklin. What do you think about this season in Toruń? Jak oceniasz ten sezon w Toruniu? Myślę, że to był naprawdę dobry sezon. Szkoda, że nie mogłem być tu wcześniej. Pokazaliśmy, że potrafimy grać twardo. Cieszę się, że mogłem tu być. Podoba mi się atmosfera, ludzie i kumple z drużyny. Zostaniesz u nas na następny sezon? Będziemy o tym rozmawiać. Zobaczymy, co się stanie. Dopiero w ostatniej kwarcie Polpharmex zdołał zmniejszyć straty do polskiego cukru, ale gospodarze nie mieli już wielkiej motywacji. Rozmiary zwycięstwa nie zmieniłyby faktu, że twarde pierniki nie zagrają w najlepszej ósemce ligi, a to dlatego, że swoje spotkanie wygrali koszykarze Trefla Sopot, którzy w sezonie zasadniczym zgromadzili o punkt więcej. Co myślisz o tym sezonie w Toruniu? Mieliśmy słabsze i lepsze momenty. Dziś zagraliśmy tak, jak potrafiliśmy, byliśmy mocni. To było świetne zakończenie sezonu. Zostaniesz tu na dłużej? Zobaczę, to dobry klub, dobrze się tu czuję. Pomówimy o tym, czy zostać na kolejny sezon. W trakcie meczu publiczność bawił rycerz Piernisław. Maskotka klubu przygotowała pokaz panowania nad piłką. Gdzie się zrywał, żeby pokazać to, co dziś wam zaprezentuje. Specjalny pokaz umiejętności koszykarskich. Wiemy, że naprawdę trenował w pocie czoła, no ale efekt będzie piorunujący, zapewniam was. Ja już widziałem, co potrafi. Rycerzu, do dzieła! Zawodnicy po ostatnim gwizdku sędziego długo pozowali do wspólnych zdjęć z kibicami. Każdy podkreślał, że w debiutanckim sezonie 9. miejsce w lidze jest sukcesem. 9. miejsce, kibice świętują, no duży sukces. W debiutanckim sezonie to fajne miejsce, to co udało się wywalczyć w tym roku. No na pewno mieliśmy wzloty i upadki w tym sezonie. No niestety nie udało się do play-offów awansować. Myślę, że tu nie zaważył jeden mecz jakiś, tylko po prostu w całym sezonie. No mieliśmy parę wpadek, ale myślę, że to jest dobry znak, że podnieśliśmy się w drugiej części sezonu i zaczęliśmy wygrać. Mieliśmy szansę na te play-offy. No trudno, nie udało się. Trzeba żyć dalej z tym. Dobre 9. miejsce, najlepsze z drużyn debiutujących w Tamro Basket Lidze, więc myślę, że to jest ogromny sukces w Toruniu. Ty się zadomowiłeś w Toruniu, planujesz tu przyszłość? Już pytam pod kątem kolejnego sezonu. No zobaczymy co to będzie w najbliższych dniach. No mówię tak, nie awansowaliśmy do play-offu, pewnie w najbliższych dniach będą jakieś rozmowy. Ja na pewno dobrze się tutaj czuję, na pewno dobrze mi się tutaj gra przy takich kibicach. Bardzo mnie wspierają, więc
zobaczymy, jak będzie. Jeszcze raz wielkie gratulacje. Liderem ofensywy w tym sezonie Tauron Basket Ligi w zespole polskiego cukru był Amerykanin LaMarshall Corbett. What do you think about this season in Toruń? It was amazing. Co myślisz o tym sezonie w Toruniu? O, był zdumiewający. Cały sezon był wspaniały. Mieliśmy mnóstwo wzlotów i upadków. Na początku roku przegraliśmy 7 kolejnych spotkań. Później wróciliśmy do walki o 8 miejsce. Walczyliśmy do końca o play-offy. Mieliśmy świetny zespół, dobrych trenerów i niesamowitych fanów. No to teraz najważniejsze pytanie dla fanów. Zostaniesz w Toruniu na kolejny sezon? Będę o tym myślał. Zobaczymy. Uwielbiam Toruń. To miasto i kibice. Wszystko jest piękne. Nie będę miał problemu z tym, żeby tu wrócić. Wielkie brawa. Tak tańczą cheerleader z Toruń i rycerz Pierniesław. On jeszcze dziś pokaże, na co go stać. Po spotkaniu słodko-gorzki smak zwycięstwa opisywał trener Milija Bogicewicz. Dobry wieczór. Wspaniała atmosfera, dzięki kibicami, że przyjechali u takiej ilości, że zrobili taką atmosferę. Myślę, że było na parkietu widać energię i u mom zespolu, i u zespolu Kutna. Myślę, że zdecydowanie byli lepszym zespolem przez cały mecz. Niestety muszę mu powiedzieć, że to nie jest wystarczyło, żeby się zakwalifikować u fazy play-off. Przypomnijmy, w debiutanckim sezonie TBL polski cukier Toruń zajął 9. miejsce, najlepsze spośród ligowych beniaminków.